W tym filmie poćwiczymy trochę szacowanie wyników dodawania ułamków dziesiętnych. Pierwsze zadanie 12,93 dodać 6,1. Równa się w przybliżeniu, i po tym śmiesznym, pofalowanym znaku wpisujemy wynik przybliżony. Autor tego zadania nie oczekuje od nas, że obliczymy dokładnie, ile to jest. Zatrzymajcie teraz to wideo i spróbujcie samodzielnie oszacować wynik dodawania i wybrać jedną z czterech odpowiedzi. OK, zróbmy to teraz wspólnymi siłami. Oczywiście, możemy wykonać takie obliczenia pisemnie, ale cała sztuka w tym zadaniu polega na oszacowaniu wyniku, czyli szybkim podaniu przybliżonej wartości. Gdybym ja to miał szybko zrobić w pamięci, to powiedziałbym, że 12,93 to trochę mniej niż 13, a 6,1 to niewiele więcej niż 6. Jak się dobrze przyjrzycie, to w tym przykładzie bardzo ładnie wszystko się układa, bo te liczbę Przybliżyliśmy w dół, a tę liczbę przybliżyliśmy w górę. Może się zdarzyć w takiej sytuacji, że w sumie takie przybliżanie, zaokrąglanie tu w górę, a tu w dół bardzo nieznacznie zmieni dokładny wynik. 13 jest większe od 12,93 o 700, a 6 jest mniejsze od 6,1 o 1 dziesiątą. Otrzymany w ten sposób przybliżony wynik powinien być dosyć bliski wynikowi dokładnemu. 13 plus 6 Równa się 19 i sprawdzamy, czy jest taka odpowiedź. Odpowiedź C to 19. Zaznaczamy jako prawidłową. Można oczywiście również na wiele innych sposobów wykonać takie szacowanie. Można na przykład przybliżyć dodawane liczby dokładniej, nie do jedności, tylko do dziesiątych, czyli do pierwszego miejsca po przecinku. Wtedy pierwsza liczba to w przybliżeniu 12,9. Druga liczba ma już tylko jedno miejsce po przecinku, więc zostawiamy ją w takiej samej postaci. 12 dodać 6 to 18. 9 i 1 dziesiąta to 1. 18 plus 1 to razem 19. Otrzymujemy taką samą odpowiedź. Drugi przykład. 5,1 dodać 4,91. Ile to się w przybliżeniu równa? Zatrzymajcie teraz to wideo i sprawdźcie, czy jesteście w stanie obliczyć to sami. Oszacujcie wynik w pamięci, bez kartki papieru i bez długopisu. Zróbmy to podobnie jak w poprzednim przypadku, czyli 5,1 to w przybliżeniu równe jest 5, 4,9 również w przybliżeniu równe jest 5. Obydwie liczby zaokrągliliśmy do najbliższych całości. I 5 plus 5 równe jest 10. Czyli zaznaczamy odpowiedź B. 10. I znowu jak poprzednio, jedną z liczb zaokrągliliśmy w górę, 4,91 w górę do 5, a drugą zaokrągliliśmy w dół, 5,1 zaokrągliliśmy w dół, też do 5. Gdybyśmy zaokrąglali obydwie liczby w górę, albo obydwie liczby w dół, to może się zdarzyć tak, że nasz przybliżony wynik znajdzie się dalej od dokładnego wyniku, i wtedy trzeba być trochę ostrożniejszym. I ostatni przykład. Znowu możecie zatrzymać ten film i rozwiązać to zadanie najpierw samodzielnie. No i znowu możemy wykonać te same czynności, czyli zaokrąglić obydwie liczby, obydwa ułamki dziesiętne, do najbliższej liczby całkowitej, czyli do pełnych całości, do najbliższych całości. 3,14 zaokrąglimy wtedy w dół do 3, a 5,92 zaokrąglimy w górę do najbliższej liczby całkowitej, czyli do 6. I znowu przybliżanie do najbliższej liczby całkowitej spowodowało, że jedną liczbę zaokrągliliśmy w dół, a drugą w górę. Od jednej liczby odjęliśmy trochę, a do drugiej dodaliśmy trochę. I w związku z tym możemy być trochę spokojniejsi o wynik niż w przypadku przybliżania obydwu liczb w tę samą stronę. 3 dodać 6 równa się 9, czyli odpowiedź C. Najczęściej, kiedy szacujemy wyniki. Nie są to zadania z możliwością zaznaczenia wielu odpowiedzi jednocześnie, ale w tym przypadku zadanie jest o tyle interesujące, że 3 plus 5 to już jest 8, więc odpowiedź A pewnie nie jest dobra. Ale dalej dodajemy jeszcze części ułamkowe i można powiedzieć, że wynikiem będzie 8 plus jakiś ułamek i zaznaczyć odpowiedź B. Ale jeżeli trochę dokładniej przyjrzymy się częściom ułamkowym dodawanych liczb, to widać, że 14 setnych i 92 setne to więcej niż 100 setnych, czyli więcej niż 1, czyli wynik będzie większy niż 9 i dlatego odpowiedź C to lepsze przybliżenie niż odpowiedź B.